Czwarty tydzień roku 2013 nie był zbytnio nasycony nowinkami technologicznymi, ale to nie znaczy, że nic dla Was nie przygotowaliśmy, bo dla przykładu pojawiło się światełko dla programów telewizyjnych w jakości Full HD, a w lutym może już każdy będzie mógł posiadać superkomputer w domu. Powiemy też, jak Apple chce pozamykać wszystkie inne sklepy, zaprezentujemy polskiego tableta oraz japońskiego, zobaczymy, co szykuje Nokia, a także nie zabraknie wieści o Firefoxie. Zapraszamy do wideo newsów. Zaczynamy od dobrej wieści dla wszystkich zagorzałych telemaniaków, którzy do tej pory cierpieli z powodu nadawania programów satelitarnych w jakości co najwyżej 720p, co wynika z ograniczenia pojemności transponderów. Ale to się zmieni, ponieważ Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zatwierdziła właśnie nowy standard kodowania plików wideo H265, który jest następcą H264 i charakteryzuje się znacznie mniejszym bitrate'em przy zachowaniu danej jakości, dzięki czemu programy satelitarne będą mogły nadawać Full HD. A co ważniejsze, odpocznie cała infrastruktura. No i to pierwszy krok do rozdzielczości 4K. Pozostaje oczywiście pytanie, kiedy? W przyszłym roku wykorzystamy je w komputerach, natomiast do telewizji trafią najwcześniej za 2 lata. Natomiast Nvidia ma zamiar dość mocno tupnąć na konkurencję, wypuszczając rzekomo w przyszłym miesiącu nową kartę graficzną, nieoficjalnie nazwaną GeForce Titan, będącą następcą modelu GTX 680. Najważniejsza jednak informacja to wykorzystanie układu GK110, składającego się z ponad 7 miliardów tranzystorów, który dotychczas zasilał kartę Tesla K20, będącej sercem najszybszego komputera na świecie. Oprócz tego karta ma posiadać 2688 procesory strumieniowe i 6 GB pamięci GDDR5 na 384-bitowej magistrali. No fajnie by było poczuć cząstkę superkomputera w swoim blaszaku. No a dla rozładowania napięcia chcemy Was poinformować, że jeśli prowadzicie działalność gospodarczą w postaci sklepu, to lepiej uważajcie na jego wystrój, bo Apple właśnie udało się opatentować design swoich sklepów iStore, który dotyczy wyposażenia, urządzeń, rozmieszczenia stolików, gablot czy wreszcie kolorystyki. Czy to oznacza, że jeśli w naszym sklepie dominuje kolor biały, to możemy spodziewać się pozwu od firmy z Cupertino? Tego nie wiem, ale raczej chodzi o całościowy układ, a nie poszczególne elementy. Choć kto tam ich wie? Nie kończymy z miłymi akcentami, bo oto polska firma GoClever postanowiła wykorzystać nieco lukę na rynku tabletów i skorzystać z sukcesu hybrydy Asusa, którą mało kto powielał. W ten sposób powstał do złudzenia przypominający Transformera GoClever Hybrid, który także posiada ekran IPS o przekątnej 10,1 cala o rozdzielczości 1280x800, ale co ważniejsze, na jego wyposażeniu także otrzymamy klawiaturę z dodatkowym akumulatorkiem. Dzięki temu będziemy mogli łatwo przekształcić tablet w netbooka, tak jak w Transformerze. To, co odróżnia polski androidowy tablet od Asusowego, to jego wnętrze, czyli dwurdzeniowy procesor ROG Chip RK3066 o częstotliwości 1600 MHz, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB na dane z możliwością rozszerzenia kartą microSD. No i nie możemy zapominać oczywiście o cenie, bo tablet wraz z klawiaturą będzie kosztował około 1200 zł. Oczywiście, jeśli wolicie bardziej popularne marki, to może do gustu przypadnie Wam propozycja Sony, bo firma właśnie oficjalnie zapowiedziała Xperia Tablet Z, który swoim designem bardzo nawiązuje do najnowszego smartfona Japończyków. Warto wspomnieć, że tablet będzie posiadał przeszło 10-calowy ekran z Mobile Bravia Engine 2, wyświetlający obraz w rozdzielczości 1920x1200. Oprócz tego 4-rdzeniowy Snapdragon S4 Pro, 2 GB pamięci RAM i 32 GB na dane z możliwością rozszerzenia. Co ciekawe, tablet będzie posiadał aparat 8 megapikseli z sensorem XMORE Air, LTE, NFC, dźwięk przestrzenny S-Force, niecałe 7 mm grubości i mniej niż pół kilograma wagi. Mało Wam? To dorzucamy jeszcze wodoodporność. Pewnie chcecie znać cenę. Zdradzę Wam, że my także. A teraz trochę o rynku telefonii komórkowej, bo jak się okazuje, ma się ona całkiem nieźle i zeszły rok można nazywać rekordowym dla tego segmentu, gdyż producenci dostarczyli łącznie 1,6 mld telefonów, z czego 700 milionów stanowiły smartfony. Najwięcej, bo 213 milionów wyprodukował Samsung. Na drugim miejscu uplasował się Apple ze 135 milionami egzemplarzy, a ostatnie podium zajmuje Nokia, która natworzyła 35 milionów telefonów. No i trzeba też przyznać, że dwie pierwsze pozycje przełożyły się również na rewelacyjne wyniki finansowe.
Tymczasem Nokia potwierdziła, że uśmierca Symbiana i model 808 PureView był ostatnim wykorzystującym ten system. No i wszystko na to wskazuje, bo Finowie rzekomo pracują na następcą wspomnianego smartfona, ale opartego już na Windows Phone 8, który obecnie nosi nazwę kodową EOS i również ma być wyposażony w aparat z matrycą o rozdzielczości około 40 megapikseli. Oczywiście nie każdy maniakalnie robi zdjęcia telefonem, dlatego oprócz tego topowego urządzenia Nokia chce wypuścić niemal identyczny smartfon z 4,7-calowym ekranem, również na Windows Phone 8, który na chwilę obecną nosi nazwę Catwalk. Finowie potwierdzili także, że dotrzymają obietnicy i zapowiadana aktualizacja Windows Phone 7.5 do wersji 7.8 ma pojawić się 31 stycznia. Na koniec informacja o tym, że Firefox idzie w ślady innego twórcy przeglądarki i podobnie jak Google stworzyli własny system operacyjny Firefox OS, a wraz z nim dwa smartfony przeznaczone dla deweloperów, którzy będą zainteresowani rozwijaniem nowej platformy. Keon i Peak, bo tak się nazywają, zostały przygotowane przez firmę Geekspon i zainteresowane osoby otrzymają pierwsze egzemplarze już w lutym tego roku. Pierwszy z nich to smartfon z procesorem jednorodzeniowym, 0,5 GB RAM-u i wyświetlaczem 3,5-calowym z rozdzielczością 480x320, czyli półka budżetowa. Natomiast Peak to już dwurdzeniowy Snapdragon i 4,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 960x540. Zachwytu może nie ma, ale przecież to początki. Ja Firefoxowi życzę jak najlepiej. A w tych wideo newsach to już wszystko, a jeśli uważacie, że warto, to kliknijcie łapkę w górę. No i do miłego!